Miałam nie przychodzić i nie patrzeć, czy jest gołąbeczek, ponieważ tam taki przykry przypadek, no gołąbek usnął już na dobre na gzymsie, ale przyszłam. Przyszłam, bo załatwiałam sprawę od rana. Jest, kochany pruszuś, jest, został w tym statku, bo tutaj były takie wątpliwości, czy on po tym złapaniu po prostu nie odejdzie, czy... Jest, jest, także jest tak. Och, tu jest dużo gołąbków takich znajomych. Są takie, których nie rozpoznaję i też u mnie na pewno były. Jest Merlin, ta gołąbeczka taka fajna. Ona w ogóle z drugiej strony urzęduje. Ale tu jest taki teren, że po prostu gołąbki się przemieszczają. Jest tutaj też orzełek. Rano już jadł. Jest orzełek. No i najważniejsze, co przyszłam zobaczyć, że jest... Tylko, że on tak od razu nie sfrunął. Teraz już chyba odleciał. Tak. Taki jest... nie da się złapać, wydaje mi się. To znaczy, może ja, gdyby była taka potrzeba, to bym tu... Już nie ma takiej potrzeby i ja tu nie będę już gołąbków łapać z takich zdrowych zlotów. Ale no jestem teraz, wczoraj miałam taki właśnie ciężki dzień z powodu tutaj gołąbeczka, no taki... A nie będę może już szczegółów, a dzisiaj jestem tak szczęśliwa, że jest, że nie odleciał, że po prostu no został tutaj. Ja tu widzę go z boku, już nie chcę tu sypnę ziarno. Gołąbki się spłoszyły, piesek szedł, ale on, ja widzę, będzie sobie tu radził z mieszczuszkami. On przeleciał już dalej. Będzie sobie radził, tutaj miejskie pokażę przez chwilę. Będzie sobie radził, ponieważ on nocuje tutaj troszeczkę dalej. Ale tu widać skorzystał z okazji, jak było co pojeść. Ja jeszcze pójdę do samochodu po ziarka i jeszcze tu im nasypię gołąbkom. No bardzo się cieszę, że jest tutaj na miejscu. Bo jeszcze było takie zastanawiające, czy on nie podejmie lotu. No a teraz... Co to ja mówiłam, już straciłam wątek, bo tutaj też ktoś przechodził i znowu gołąbki uciekły. Dobra, idę po ziarka, jeszcze tu nasypię. To taki najlepszy obrazek, który mógł mnie spotkać, że no po prostu ten gołąbeczek sobie radzi. Jest z dwoma kolejnymi lotnikami, jest z orzełkiem, nigdzie nie uciekł. Jest ok. Jeszcze wracając do mojej myśli, to znaczy ja już łapać gołąbka nie będę, tylko tutaj przyszło mi na myśl, że jeżeli by była kiedyś taka potrzeba, bo coś by z nim było nie tak. Tak jak przecież tutaj orzełek, to był u mnie dwa razy w domu, bo miał zaplątane nóżki. No ale tak czasem takim, gdzie są chłodniejsze dni zimowym, to sobie po prostu no, to tak było łatwiej go złapać. To tylko w takim przypadku, jeżeli by mu się tu miała stać jakaś krzywda. Ale ja widzę, że on sobie radzi, on z jednego terenu na drugi się przemieszcza, jest w statku z, właśnie z orzełkiem, z dwoma lotnikami. No, bardzo się cieszę, że teraz podje, jaki głodny. Zaraz, bo on mi się trochę myli z tym drugim, który ma tylko obrączkę. O, tu jest pruszuś. Pruszuś sobie radzi. No super, czyli ja myślę, że no, to była jednak dobra decyzja. Ta decyzja by na 100% była zawsze taka, żeby wypuścić gołąbka, jeżeli nie ma możliwości, no po prostu tutaj nie będę wchodzić w szczegóły. Z takim lżejszym sercem wypuszczałoby mi się te gołąbeczki z powrotem do natury, gdybym no nie spotykała tych poplątanych nóżek, które właśnie efekt zaplątania w sznurki, czy tam wchodzenia do pergoli, różnie one się w te sznurki zaplątują. To gdybym nie patrzyła później na te nóżki takie, na tych biedne gołąbki, takie inwalidzi tacy, no to wtedy byłoby mi radośniej, ale jest okej. Lotnik wzmocnił się u mnie,
I się wydaje, że przydał mu się ten pobyt. Ja już kończę, tam mają kukurydzę wysypaną, tu pani im nasypała też okruszków od chleba. Z drugiej strony widzę, też ktoś tam coś rzuca. Jest okej.